trochę się późno zrobiło, bardziej niż przewidywałem, jeszcze nie jestem na miejscu, mamy 18.40, o 21.00 zachód słońca, a tutaj jeszcze by wypadało tam dojść jakieś 5 km przez las i znaleźć jakieś miejsce na nocleg, którego, na które jeszcze pomysłu za bardzo nie mam. Tu jesteśmy my, ja i mój przeskalowany plecak maksymalnie, nominalna pojemność 36 litrów, mam tam nakitowane po brzegi i drugie 36 na pewno przytroczone na zewnątrz. Łączna waga 13 kg. No wreszcie idzie ku dobremu, zjeżdżamy z zatłoczonej międzystanowej na bardziej jakąś boczną drogę, czyli to już wrażenie jest docieranie powoli do miejsca. Zostało już tylko 20 km, tyle co nic. Zbliża nam się 19, a tu jeszcze do przejścia parę kilometrów. Oglądałem kiedyś taki film, książka była zresztą oryginału, Dzień Tryfidów. Więc sprawa polegała na tym, że były takie elastyczne drzewa i te drzewa w elastyczny sposób zaczęły zabijać ludzi. Nie wiem, chyba zrobił na mnie ten film wrażenie. W każdym razie zauważyłem, że z kolei jadąc do lasu całkiem sporo napkałem w kieszenie nieleśnych rzeczy. Czyli mam 3 powerbanki, w tym jeden bardzo głupio umieszczony, bo właśnie siedzę i wbija mi się w miejsce, w którym plecy tracą swoją szlachetną nazwę. 2 po kieszeniach zacierane. Gdyby było za cicho, za straszno albo za głośno, no to na wszelki wypadek, nie wiedzę, jest błogosławieństwem, wziąłem sobie słuchawki do uszu, będę puszczał jakąś relaksującą muzykę. Nie będę słyszał, jak mnie coś podgryza w nogi. Po zbiegiem czasu nie powiem, żeby mój entuzjazm do własnego pomysłu rósł. Zbliża się 20. Odszedłem jakoś 2 km. Zostały jeszcze 2-3 km. Godzina do zachodu. Będzie można zacząć szukać jakiegoś miejsca. Powiem wam, plecak 13 kilo jest przekurde górdziścia ciężki. Szczególnie jak się podchodzi pod górki i idzie w terenie do tego słabo przeznaczonym. O, i macie znowu górka. 30 metrów w dół, 30 w górę. Ja wam pokażę chyba ten plecak, jak wygląda. Ja go czuję. Jest kawał szpelu, co? A tu jest coś ciekawego. Bo tylko ja jestem taki samoutrudniający się, że tacham sobie ze sobą namiot. Ktoś tutaj widać, że zrobił coś na kształt jakiejś ziemianki. Od jakiegoś czasu zdaje się nieużywanej. Ale mamy tu kawałek łóżka, trochę półeczek. Niezła opcja. Jest to jakieś miejsce, gdyby tu zostać, ale troszkę łyso. Gdzieś tam w oddali jakieś samochody słychać, to chyba trzeba iść dalej. Ale zobaczcie, kurde, prawie nie widać. No i chyba miejscówkę sobie znalazłem. Trochę minus, że nad brzegiem jeziora komary zeżrą w całości. Plus jest takie, że trochę jesteśmy osłonięci. Jesteśmy, sam tu jestem, gadam do telefonu. Jestem osłonięty trochę drzewami. Tutaj tą lukę widoczną, jest tyle ściętych, suchych gałęzi, że tą lukę sobie wypełnimy tutaj sztucznie je nakładając i z tej strony powinniśmy być niewidoczni. Spalenie ogniska zrezygnowałem na korzyść tego, że nie będzie specjalnie się człowiek afiszował swoją obecnością. To trzeba zacząć zbierać chrust i się zamaskować. Miejscówka, jaką sobie wybrałem, nie jest idealna. Ma bardzo dużo cech, które są w niej właśnie nieidealne. Mianowicie rozłożyłem się nad samym brzegiem jeziorka małego ze stojącą wodą.
widzę cały dywan komarów na nim się unoszących. Więc myślę, że ja nawet patrzę na dywan komarów, a nie na wodę. Ale jest jedna fajna rzecz, mianowicie, jako że w Polsce bytowanie takie w lesie nocnym na dziko jest nielegalne, mianowicie z tyłu jest ściana drzewek, dzięki którym jestem dosyć dobrze ukryty. Trochę ją upgrade'owałem poprzez dodanie tam chrustów i liści, także przynajmniej tak z 10-20 metrów nie ma opcji, żeby ktoś pomyślał, że tutaj ktoś może być. Jak wspomniałem, zrezygnowałem z ogniska, nie będę palił. Uważam, że jak mamy jakoś w miarę temperatury w okolicach 5 stopni w nocy, to ognisko niepotrzebnie tylko dodatkowo zwraca na siebie uwagę. A w momencie, jak zajdzie słońce, to praktycznie będę niewykrywalny dla radarów. I aż do rana, do schodu, który jest przewidziany na 4:30, jedyne co może mnie tutaj zdziwić, to las. A to dlatego, że wam powiem, że zostało już 15 minut do zachodu słońca. Nie, mniej. Mamy już 21, 21:04 jest zachód słońca. Mamy w tej chwili zachód słońca. I wraz z momentem, gdzie widać coraz mniej, zaczyna być słychać coraz więcej. Autentycznie kontrast dźwiękowy, po prostu się ktoś wziął i podgłośnił naturę pilotem. Albo mi się zmysły wyostrzyły, jak u Spidermana. Więc myślę, że jak zajdzie słońce, to będzie wesoło, bo już teraz nawet jest śmieszne uczucie, trochę takie inne niż się spodziewałem, że jest się w takim miejscu nie do końca przygotowanym pod kątem turystycznym. No, komary zaczynają powoli wcinać. Więc myślę, że długo po zachodzie słońca to ja sobie nie posiedzę i będę musiał się skryć. Co mamy tutaj ciekawego oprócz samego jeziorka? Jak widzicie, wygląda to malowniczo. Ale szczerze mówiąc, trochę śmierdzi wodą. I owady naprawdę dają się we znaki. Dobrze, że pamiętałem i sobie kupiłem jakiś psik. Teraz dobrze, żeby one przeczytały etykietę na tym psiku i się zorientowały właśnie, że to jest na nie. Bo na razie wydaje się, że jakoś tak nie czują się odbiorcami tej chemii. Co tutaj fajnie widać? To zobaczcie, nad samym środkiem jeziora mamy księżyc. Księżyc w kadrze. No, maksimum zoomu cyfrowego. Tutaj cuda nie będzie. Detalu na powierzchni nie widać. Ale za to można zrobić artystyczne ujęcie tego księżyca. Odbicia księżyca w samej wodzie. O, tutaj jest może szansa na większy detal. A obraz pływa na powierzchni komarów. Tu bym może jeszcze pokazał to środek swojej miejscówy. Jeszcze póki coś widać, bo jak będzie ciemno, to nic nie będzie widać. A to nie radio, żeby tylko opisówkę głosową walić. Jest skromnie, mam wszystko to, co miałem w plecaku. Plus sam plecak, bo go nie zostawiłem. Jest tak, jak widać, tam to jest jednopowłokowy. Dosyć jasny przez to, ale rano pewnie będzie problem ze skraplającą się wodą. Śpiwór, podstawowa karimata. Wiem już, że się na tym nie wyśpię. Jest twardo, jest niewygodnie, szału nie ma, ale w momencie jak się z tym szło, to jakoś to wyglądało. Ogniska nie będzie, więc mamy tutaj taką tylko latareczkę turystyczną. Będzie robiła mi za lampkę. W kieszeni mam e-booka, będę się jeszcze dokształcał. I zobaczcie, jaki ładny widok. Dobra, zamykam, bo komary zaraz lecą i będzie pozamiatane. No tak, wszystko, rozstawienie wszystkiego zostało ukończone. Jesteśmy już lekko po zmroku. Może trzeba się przebrać z wilgotnych rzeczy. Bo za godzinę, dwie po prostu wilgot zacznie tak wyciągać ciepło, że o godzinie pierwszej, drugiej, trzeciej po prostu będziemy dogotali z zimna. Więc na przede wszystkim idą nam na ciepłe skarpety, bo nogi zawsze pierwsze wychodzą, jeżeli chodzi o termika. Mamy je tu w takim zmyślnym opakowaniu, jak kubek. Trudno i darmo, jak się pakujemy, żadne miejsce się nie może zmarnować. Cała sztuka akurat w takim pakowaniu polega na tym, żeby skarpet, które znajdują się od 12 godzin na mnie, nie włożyć do tego kubka. Bo będzie nam się źle kojarzył, jak będziemy pili herbatę. Będzie źle smakowało,
wolał gorszy niż kojarzyło. Dobra, widoku za chwilę oszczędzimy. No i tak sobie tutaj siedzę, elegancko. Z widokiem na jezioro. W namiocie. Za siatką. O, żeż masz tu, kurczę. Dlaczego za siatką? Ponieważ ta przestrzeń za siatką nie należy do mnie. Ona też nie należy do tego, co myślałem, że trochę będę się bardziej bał występowania tego, czyli jakichś kun, żbików, łosi, rysiów, tygrysów, lwów się spodziewałem. Ale tymczasem imprezę załatwiają komary. Naprawdę miejscowa jest fajna, jeżeli idzie o widoki i brak widoczności, ale jestem tutaj uwięziony, ludzie. Jestem więźniem we własnym namiocie. Roznosi się też tutaj specyficzny zapach i to nie jest zapach mchu, trawy, wody, lasu, wolności. To jest to. Moje buty. One walą. Miałem je cały dzień na nogach, jedyna para. One powinny stać na zewnątrz, ale nie jestem głupi, więc nie stoją. Bo być może rano bym nie miał w co się ubrać. No i roznosi się tu taka otoczka. Taki eter. Jest głośno, mam wrażenie, jakby jakaś wielka dwumetrowa żaba siedziała po lewej stronie. I po prawej. Ale to są naturalne, przyjemne odgłosy. To nie jest nic czego, co tak by powodowało, że się włos jeży na głowie. Jest naprawdę sympatycznie. Ale powiem, że specyfiką takiego bytowania przez siebie wybranym terenie, a nie gdzieś zorganizowanym obok jakiejś miejscowości, wioski czy drogi, jest to, że 4 kilosy w głąb lasu nie słychać nic. Jest absolutna cisza, jeżeli chodzi o sztuczne jakieś tam odgłosy. Nie ma żadnej lampy. Ciemność też absolutna. Cały szczęście tu księżyc trochę prześwituje, więc konturówkę, że tak powiem, widać. Ale czysta natura. O, mamy wsparcie. Dywizjon 303 nietoperzy pozjada wszystkie komary. Będę mógł wyjść. Że już wyszedłem, ale to nie na długo. Co, zestrzelili go? Po prawej ładnie widać księżyc, a po lewej Jowisza, czyli mamy koniunkcję. Mamy jakąś późną godzinę, dosyć mocno nocną. I tak generalnie z wrażenia powiem, że nie jest tak źle. Trochę myślałem, że się będę bardziej kitrał samemu w lesie, przyjść na nockę, tak na dziko, totalnie. 4 kilosy w lesie, w Borach Tucholskich, żeby nie było, to nie jesteśmy w parku. Ale jest naprawdę przyjemnie. Kurde, predator. Nie znalazł Schwarzeneggera i zmienił miejscówę. Teraz chodzi po Kaszubach. Ale dźwięk. Nie wiem, czy tutaj coś widać. Nie, praktycznie nic nie widać. Wiem tyle, że się rozłożyłem za blisko brzegu jeziora. Prawie bym, kurde, wlazł we wodę. Wychodząc. Mamy ładnie widać gwiazdy. Znaczy, no ja widzę, tutaj tego nie widać. Absolutna czerń nieba. Żaby dalej rządzą. I coś zabawne, to jest jedyny konkretny odgłos. Nie słychać żadnego pochukiwania jakichś tam tych ptaków czy czegoś innego. Są żaby i absolutna cisza dookoła. Dobra, ja tu wyłączę, bo kurczę, tu nic nie widać. Co powiem mądrego dodatkowego? To, że jest zimno. Ewidentnie muszę się docieplić, bo kurde, pewnie bym dożył do rana. Ale pogrzeba się męczyć, skoro człowiek jest przygotowany na takie sytuacje.
I wiem, że tutaj mam ocieplacze chemiczne z Decathlonu, bo wiem, bo wiedziałem, że to sobie biorę jako takie awaryjne źródło ciepła, jakby było w razie W. I teraz trochę na siebie pod kątem tego, jak się pakowałem. Jak teraz jest w nocy, nic nie widać i ja mam sobie teraz szukać w tych śmieciach, gdzie ja to kurde mam, gdzie teoretycznie ja to mam jakoś tematycznie podzielone, to wszystko się wysypuje i ogarnia mnie skrajnie postępująca irytacja. Żeby nie było przed włączeniem telefonu, po tym jak wszystko wywaliłem, to sobie to na wierzchu zostawiłem, ale generalnie na bank, jak wrócę, to plecak trzeba będzie kurczę wziąć, przeorganizować tak, żeby rzeczy były logiczniejsze, logicznie rozmieszczone. A to są fajne takie cuda. Czym one się różnią od takich żelowych, co tam czasami są po Lidlach rzucone ocieplaczach? To jest chemiczny ogrzewacz, w którym w środku ma taki proszek, który w kontakcie z powietrzem się utlenia i generuje ciepło. Zaletą tego jest to, że to będzie mnie ocieplowało przez około 4, 5, 6 godzin. Minusem jest to, że jest jednorazowe. Jakkolwiek na chwilę obecną, gdybym miał taki żelowy podgrzewacz, to by mi naparzał w nogi przez 20 minut, a później martwy wystygł. A tutaj wiem, że teoretycznie, jak mamy teraz w okolicach pierwszej w nocy, to sobie spokojnie do rana włożę sobie to w skarpetę, będzie ciepło. Więc polecam taki gadżet. Więc gadżet otworzyliśmy. O, orzeszki się wysypały. O, mam orzeszki. O tym to zapomniałem. To się zaraz nada. Gadżet jest otworzony. Po 10 minutach mniej więcej od zapodania mu powietrza zaczyna być czuć przyjemne ciepło, że to daje radę. Więc naprawdę, kurczę, coś z tego będzie. Polecam. Żeby robiło niesamowite wrażenie. Przez sekundę, przez parę minut zaczynają skrzeczeć i jest wrażenie, jakby podchodziły pod namiot. Wszystkie, oczywiście wszystkie frontem. Jak ten, las w Macbecie mniej więcej. I nagle, jak już myślę, że kurde, za chwilę będę nagrywał ich wejście w namiot, włączam kamerę i one cichną. Nie decydują się na przypuszczenie frontalnego ataku. Myślę to, że ze względu to na moje buty. Ta atmosfera tutaj, kurczę, pokoju i miłości musi im na tyle robić, że one czują, że jak tutaj wejdą, to jak gazem masztardowym na froncie pierwszej wojny. Ja, czają się. Kurde, jak predator. Dobra, tych butów nie przekroczycie. Trudno i darmo. Możecie sobie chodzić dookoła. Panowały cały świat. Trochę tutaj słabo to widać ze względu na brak porównania do jakichś innych obiektów, no ale ta jasna kropka generalnie to jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która sobie pomyka nam po niebie. No niestety telefon, mówię, to nie jest jakieś mistrzostwo, jeżeli idzie o astrofotografię, ale mamy jasną kropę, która pomyka nam po niebie. Nie, no, na bank nic nie widać. Jedna orbita co 90 minut, szóstka ludzi od 12 lat na pokładzie. Oczywiście nie tych samych, bo by trochę mieli chyba się ten problemy, gdyby to przez 12 lat oni byli. Jowisz, księżyc jak widać dalej daje mocno. To jest odbicie. We wodzie obraz pływa, jak to w wodzie. O ty, teraz to ja cię znajdę, tu włączę kurde laser, ciach. Powiedz, gdzie ty jesteś, bo ty mi spać nie dajesz. Nie ma cię. Dobra, ale ja po coś wyszedłem i to jest rzecz, której nie będę filmował. Ja pierdzielę. Jest czwarta, za 30 minut wschód słońca, a te żaby napierdzielają po 150 decybeli, non-topper. Zimno się zrobiło.
Ogrzewacze z Decathlonu dają radę, naprawdę. Stopy są gorące, jest ciepło i w ogóle bez problemu. Ale to nie komary były problemem, żaby. Żaby to zło. Totalne. Jest godzina 10, nic mnie nie zażarło. Obudziłem się trochę jakby po 4 godziny po planie, żeby się zebrać z samego rana. Pogoda jak widać dopisuje. Po mitycznym dywanie komarów nie ma śladu. Żaby słychać, żeby nie było, ale już nie wydają się, żeby były dwumetrowe. I chciałbym je pożreć w całości. Trochę jestem mokry, bo jednak faktycznie, jak wspomniałem, za blisko się rozbiłem wody. W nocy wyszedłem, dałem dwa duże kroki. Wydało mi się, że jestem trochę dalej. Wdepnąłem w jezioro. Więc w butach mi chrupie.